Na Fryderyka bardzo chętnie. Ale na nudny obszyt. Nie, nie, tego nie zrobię nawet dla ciebie. Ale zobaczymy. O, właśnie jedzie. Kto? Posolski. Dyrektorze, na miłość boską, za 2 minuty zaczynamy pierwszą odsłonę. Dobrze, dyrektorze. Dobrze, dobrze, za 2 minuty będę gotów, ja się nie spóźnię dobrze, nigdy, dyrektorze, bądź dyrektorze. Spokojny. Lejś. Dyrektorze, pierwszy obraz skończony. Możemy zaczynać drugi? Dobrze, dobrze, za minutkę będę gotów, za minutkę. Dobrze, panie dyrektorze. Moje najniższe submisje składam w najuniżenie u stóp waszej królewskiej mości. Czy ekscelencja wie już o tym, że nam w nocy bisza nasza ukochana suczka zdechła? Ach, wiem, wasza królewska mość. Niestety, już tylko jedna Alcinoe ze starej gwardii została. Ano trudno, wiek ma swoje prawa. Wiek ma swoje prawa. No, niech dokończy to, co zaczął. Tak, już tylko jedna suczka Arsinoe z tych kreatur, których kocham. Ano trudno. Wiek ma swoje prawa. Ale i on kiepsko nam wygląda. O, bardzo źle. Bardzo źle. Znowu hemoroidy. Do usług waszej królewskiej mości. Niestety, trochę doskwierają. Oj, te hemoroidy. Żeby tyż jedz moich dygnitarzy nie cierpiał na owe hemoroidy. No i gdzież tam? Wszyscy! Potem się dziwić, że mają przeważnie hemoroidalne pomysły. Spełniamy wszyscy nasze powinności w miarę zdatności, jak najsumienniej przysięga. Co mi się tu ma przysięgać? Przysięgają się zwykle ministrowie, kiedy sami prawdę wykręcają. To ich przysięgi fontaklanów nie są warte. Czy to pana ministra inwencji jest ta doktryna z Rosją i Porta Otomana kontra Austrią? No. Tak czy nie? W pewnej części moja, tak jest, Atoli. I co Atoli? Jaki Atoli? Jego doktryna i kwit. Ech, to hemoroidalna doktryna. Von Herzberg
Zjedź z nami obiad. Och, będę miał zaszczyt, dziękuję. Gdzież jest ten plan kolonizacji preparatu von Kaiserling? Do usług waszej królewskiej mości u mnie. Dostałem go dopiero wczoraj dla wyrażenia o nim mojej opinii. No i oczywiście jeszcze doń nie zajrzał. Ciągle was trzeba ostrogami kłuć, żebyście trochę trabowali. Inaczej wszystko w kolumnie staje, usypia. Więc czekam jutro tego referatu. Niech studiuje dzień i noc i niech się z tym pospieszy. Wejdź! A jeżeli dzisiejszy Diney ma mu przeszkodzić w pracy, to już niech się ekscelencja uważa za nieproszonego i stante pedante powraca do Berlina. A wejdź do Kreuzfeld, kto tam? Wszystko według rozkazu waszej królewskiej mości. Kłaniam uniżenie. Papacitem u mnie. Bardzo się cieszę, że papacitem mnie tutaj odwiedził w moim laboratorium. Niech no, papacitem siada. On się dosyć w życiu nastał. Czemuż mam przypisać jego wizytację, co? Wasza królewska mość, mój najjaśniejszy panie wojenny, wbrew najwyższemu życzeniu waszej królewskiej mości, ośmielam się prosić waszą królewską mość najuniżeniej o aprzyt z wojska dla mojego syna Christiana von Zitten, korneta 2. Regimentu Huzarów imienia generała von Zitten. Co? Co? O co on prosi? Aprzyt. Jego Krystian został lejtnantem w 1. Gardregimencie. Wie o tym? Wie. Dzięki najpowerniejszy waszej królewskiej mości za najwyższą łaskę. A toli syn mój przyjąć jej nie może, bowiem z mandatu ojca poślubia w tym tygodniu Justynę von Kockowską. Co poślubia? Co poślubia? To jakoweś nieporozumienie. Co on się tu w to miesza? Jego syn zrezygnował z panny już wczoraj. Zapomniał ojcu o tym powiedzieć. Jego syn już jest w gwardii. Mój syn musi poślubić pannę von Gotkowską, bo takową jest moja wola. Inaczej się go wyprę. Tak jak on wczoraj wyparł się swojej narzeczonej, tylko ja już na wieczność. Co on swego syna zniewolił by do żeniaczki z córką arestanta? Pary von Gotkowski to uczciciel i fabrykant, patriota i prawy prusak. Bankierot zrobił się dopiero teraz. Odkąd go generalny dyrektorium podeszło, oszukało w komitywie z podejrzanym subiektum Kaiserling. Lotrów z podziemnej gwiazdy bardzo się namnożyło, wasza królewska mość. Ludzie są tylko środkiem, a nie celem. A nasz wielki cel, nasz święty cel, potencja Prust. Potencja Prust nie może się fundować na jakowichś ciemnych egzystencjach, wasza królewska mość. Ośmielam się powiedzieć waszej królewskiej mości, że lat temu 55 przesiedział Zitten rok cały w twierdzy za to, że swojemu generalowi wypowiedział verba veritatis. Stary Zitten gotów jest i dziś za wszystkim znowu iść na rok do fortecy. Ale i verba veritatis powiedzieć musi. Niech mówi verba veritatis. Papa Zitten mnie tutaj nęka tym swoim przeklętym kockowskim. I to właśnie dziś z gryzotów. Bisza mi w nocy zdechła moja ukochana suczka. Jedyna moja przyjaciółka i kaput. Same troski i umarłka. Tak, tak. Wszystkich nas to czeka. Wszystkich. Nie ma się czym rozczulać. Ale jak to staną przed obliczem stwórcy takowi, co tytuł wielkości ludzkiej poniżenia? Takowi, co wzbogacili się systemu rabunków, fałszów, intrygów. Nie wewnętrzny głos mówi, jako że rozbój jest rozbojem, szalbierstwo szalbierstwem. Takowe prawo albo się ma w sercu, albo się go nie ma. Panie generale von Zitten i pojęcie gubernos. Albo się go ma, albo się go nie ma. Prezent stanu, a doli tego ostatniego kursu pozostanie, niech się Zitten pocieszy już na wieczne czasy, albowiem nasz prezent stanu jest rezonem status Romana. Roma! Roma! A teraz dość!
Jeżeli Cydyn myśli, żebym ja przed zamknięciem go w twierdzę miał się krępować, to się grubo myli. General Kawalier, jesteś przy zdrowych zmysłach? Za swoje czyny odpowiadasz? Możesz pomaszerować rozpandał? Perpetuum apostolorum, wiatem! Wiem i boluję tego, co on powiedział. Wojna to wojna. Co się tam zdobyło, to się stawką życia zdobywało. Cal po calu, honorowo, po rycersku. A tymczasem pomoże. A pomoże. O, polskie Prusy, Warmia, zrabowane są bezbożnie papierowymi traktatami, gęsim piórem, przemostwami. A czemu doszło, żeby taką nację bronić? Nam wszyscy gratulowali tak pięknie rozegranej partii. Wszyscy! Cała oświecona Europa, z małymi wyjątkami. O, zdaje się, Atoli, że tylko te małe wyjątki czuły, jak wielką zbrodnię się wyrządza. To jemu się zdaje, ale niech on śmieje się z tego. Nie pierwsza, to i nie ostatnia zbrodnia. Ale i na tym nie poprzestaniemy. Wszystko, wszystko, do czego tylko legitymne pretensje wywieźć się dadzą, z czasem zaakwirujemy z powrotem. Prastara pruska Wisła znowu z czasem w nasze ręce wpadnie. Znajdzie się, Atoli, ktoś, kto bezbronnych obroni. Stary Cytyn wierzy w to niezłomnie. Bardzo staremu Cytynowi zazdroszczę. Tak jak mu zawsze zazdrościłem jego niezłomnej wiary. Ale on ma kanony z wiary, a ja mam kanony ze spiżu. Zmierzymy się. Chyba, że papa Cytyn w ostatnich czasach zyski nowego alianta. Nie, ja mam jeszcze starego alianta, tam w górze. Oznajmiam to wprost, w imieniu wszystkich uczciwych Niemców. Nie. Z małymi ekscertami, cały naród Prusaków przeklina dziś frederycjańskie rządy. Tak i amen, wytrzymać! Co to jest sakrament? Ja mówię! Ja się to rozumiewam. Kto jego do tego wszystkiego pchał? Do tych interwencjów, do tych przeklętych interpelacjów, które mi tutaj złomitował. Ale nic z tego, papa Cytyn. Ja się żadnymi awanturami zdeterminować nie dam. Ja od powziętych zamiarów nie odstąpię ani na jotę. Ja temu Pompolakowi Gockowskiemu i Disku Rzeski pokażę. To oni staremu generalowi w głowie przewrócili. Nie oni! Wszyscy to mówią! I Prusaki z krwi jedzie! Co to jest sakrament? Z niego jest bardzo dobry Niemiec, ale bardzo lichy Prusak. I to mnie od niego dzieliło. Tylko dla dobra Prus. Przezwyciężyłem się i znosiłem go w swoim sztabie. Ba, nawet polubiłem. I dzisiaj zbieram owoce wdzięczności. O, polubiłem, to nie. Nie lubiliście nigdy Cytyna, wielki królu. Wyście mnie nawet nienawiścią zaszczycić raczyli. Zazdrościliście mnie, że mnie królem huzarów nazwano. A jak to było pod Kolinem? Jak było pod Kolinem? Gadaj, stary. Ja mu miałem zazdrościć husarskiej korony. Puh! Gadaj, stary. Jak było pod Kolinem? Ja się nie boję. Pod Kolinem chcieliście mnie zabić? Co? Tak. Mieliście wysłać dla wzmocnienia mnie 4 bataliony. Tak było mówione. Wysłano je. A co wysłano? Na umyślnie zatrzymano. W namiocie wasza królewska mość siedział. Maurycy Dessau biegł do namiotu, przypomniał. Błagał, prosił, płakał. Wtedy wasza królewska mość rzuciłeś się na niego ze szpadą. Zabić go chciałeś. Za to, że ośmielił się mnie przypomnieć. Nie, wasza królewska mość nigdy nie lgał. Nie, nigdy. Nigdy Maurycy nie lgał. To wy, najjaśniejszy królu, lgaliście zawsze. Nienawidziliście mnie, a pod Jägerdorf, jak to było? Pod Jägerdorf, gadaj, stary, co? Gadaj. Pod Jägerdorf także mnie wysłano na zawracenie. Nienawidziliście mnie, bo mnie armia więcej kochała. To się nienawidziliście mnie, bo się odczuwali we mnie wzgardę wewnętrzną, jaką żołnierz i... Ja wam, generale kawalerii, wszystko przebaczam, albowiem
Zapomnieliście, co czynicie, krzywdząc tak swojego monarchy. Ci ten, co jemu jest, niech on wstanie. Niech oprze się na moim ramieniu. Tak. Ja mu zaraz dam trochę wina, to go orzeźwi. Sprawiedliwy ci ten, a on zagalopował się. Niech teraz wstanie. Niech się napije. Tak. Dobrze, jeszcze. Jeszcze parę kropel jeszcze. No i co? Lepiej mu? Lepiej. Dziękuję. Obejdzie się bez dziękuję. Dobrze, że jest lepiej. A to co? Nie. Teraz godzić się. O przebaczenie prosić. Niech nic nie mówi. Niech oświadczam Citenowi kategorycznie, że mu wszystko przebaczył. A nawet dziękuję papie Cytynowi, że mi przed śmiercią nie oszczędził takowej filipiki. Znów widzę, żem się nie zawiódł na ludziach, psią przyjaźń przekładając. Oj, stary. Widzi, jak słońce świeci. Robi się ciepło. Pójdziemy tam. Niech się teraz oprze na swoim ścielu, tak. A teraz kwit między nami, konkordat. O tym, co tu zaszło, niech świat się nie dowie. Nikt. Nikt. Nigdy. Nigdy. Pójdziemy teraz do ogrodu. Tam będą chowali moją wiszę. Będzie mi towarzyszył przy ceremoniach pogrzebowych. Zgoda, co? Wedle rozkazu. No, wedle rozkazu. No to chodźmy. Proszę. No,
A to on jest, jak się okazało, dobry orator, co? To może on nam powie orację, co? Nad grobem piszy, co? W imieniu owych uczciwych Niemców, co? Ej, stary. A widzisz? Co? Potrzebne było. A teraz wstyd, co? Przepraszam. No chodź. Chodź, stary. Chodź. A widzisz, co? Tak, a teraz spróbujmy sobie zdać sprawę, na czym się polega tajemnica tego talentu. Solski gra nie tylko głosem, wzrokiem, uchami. Gra całym sobą, każdą komórką organizmu, szpikiem kości. W każdej nowej roli ma on nie tylko inne rysy twarzy, ale też jakby inny obieg krwi, inny garnitur nerwów. Widzieliśmy go we Fryderyku Wielkim Nowaczyńskim. Nie chce się wierzyć, że to ten sam aktor może się tak przewcielić w rolę Szywały z niespodzianki Rostworowskiego. Szywała, chłop bezrolny, z chciwości i nędzy zamordował wespół ze swoją żoną jakiegoś młodego człowieka, by go obrabować z dolarów. Przychodzi do karczmy i tam dowiaduje się rzeczy strasznej. Zamordowany był jego własnym synem. Oto ta karczma. Dolara nie pojadę, bo mnie mało, chłopczyna, bo mnie mało, chłopczyna. Sosna by mnie przytłamsiła, płakała by dziewczyna, ta, płakała by dziewczyna. Ja prawdę, jeszcze jedną chwilkę. Tak, łopowiadaj, łopy prowinie, co to ją stary Szywała pognali na jarmark. Czy widzieli chłopaki, jak stary Szywała krowę przedawał? No nie, no co, stary Szywar? Krowa beczała i na buźników na lecie, nie? Bo kto by taką wadlinę targował? Strach na bruble i krowa! No, chyba poprowadzą ją faktycznie z powrotem do stajni. Tej podłogi w brewerjach naleźli kupca. Kupca, na skórę! Byliby lepiej złośkę pognali na targ, a krowę ustawili w stajni. Hej, niczego cię ucha ta złośka. A niczego, niczego. Ilu ze grosza z niej to i tęgi chłop nie wydoli. Ten, co ją weźmie, będzie se mógł przyśpiewywać. Kiedy bardzo roli, to ma bydło płojne. Cztery kłoty to roboty i dwie mysy płojne. Cztery kłoty to roboty i dwie mysy płojne. Jak żeście się już tak naśmiali, to wam coś takiego powiem, że was od razu ślak traci. I co z takiego, Jabramę? Słuchajcie, przed może godziną, a może i nie, przychodzi tutaj gość. Bywa, bywa. Jeszcze jak bywa. Czapkę podróżne. Angielskie palto z paskiem. I żebym tak zdrów był, cały hrabia. No i Abramę, no nie róbcie z głupi kawał. No godajcie, kto? No godaj, no. Kto? To? No. Antek Szywałka. Co? Kto? Antek Szywałka. Psio krew dopiero. To ci heca. Faktycznie, psio krew. A psio krew, psio krew. Radzę teraz kupować Zoszkę. Kto ją kupi, ten wydoi z niej gruby dolar. Widziałem przy płaceniu. Taka kupa dolarów. Oj, kuniku się, nie daj Wasie mijać. Chociażbyś Wasie mieliła, chociażbyś Wasie mieliła, babo zabijać. Cio krew dopiero. I to był Antek? Jak ze? Przecież od roku ani slychu, ani dychu o nim. A po co ma być slych albo dych? Czy nie lepiej zobaczyć i dotknąć?
A godą wam jeszcze co więcej? Co nie miał gadać? Gadał. Gadał, że wybuduje murowany dwór, że kupi. Oj, kiedy się boję. Co, no co kupi? Gadajcie, ja bramę. Co kupi? Oj. 50 morgi ziemi! Ulewa moja! A to ci faktycznie. To starym urządził niespodziankę. A właśnie. Ale tyś to teraz będą deli! Ja z ciebie nie. Cicho! Stary idzie. Witamy! Co to za takie? A wy czego się tak wygapiocie? Widać nie mamy powody. Jakie? Papierkowe! Przekpiwojcie se, przekpiwojcie. Potrafiłem ścierpieć w mieście, potrafię i tutok. Zdejś błazę. Czystą kroplami, jo? Siokrę. Zabłaciłem się pieniędzy w domu. Abramek! Zamocyłem se pieniędzy w domu. Nie szkodzi, gospodarzu. Od dzisiaj możecie brać na kredyt. Co? Łodziziok? Nie. A no, pewnie, że mogę. Przedołem krowę, to pieniądze mą. Czystą, z kroplami. A do domu? To niby nic? No, pewnie ze nic. Dziwne. Za włosta dziwi. No, niby to, że do domu nic. No po co? Ile kogo? Do Zośki! Daj mi to, ty stąd nie dajesz. Daję. Chodźo, bo na myślę to może by się co i przydało. Ja bramek. Nie? Nie mocieka pod ręką dwóch takich sporych worków. Worków? No. A na co wam worki? Na dolary! Stolicz młody! Stolicz młody! Co? Stoić mordy. Olo Boga, chyba mu rozum odjeno. Nie odjeno, nie.
Ty na targu z mojej krowy? Wasza wola. My na targu po franka? Wasza wola. Wy tu to z mojej Zośki? Wasza wola. Ze wszystkiego możecie sobie śmichy robić, ale z dolarów wola, bo psiokrem to! Bo co? No. Tysną z kroplami. Nacie, pijcie. Ile tylko chcecie. Bóg wam zadbać. Najlepszy do ciech raz. Ulzyło. Trochę ulzyło. Bo widzicie, nawet łobity kuj, kiedy na niego wezmą kłonicę. A cóż dopiero człowiek. Zebyśmy byli przewidzieli, że wam taką krzywdę wyrządzimy, to... Robim chłopoki. Robim. Na bidę patrzeć nie wystarczo. Czaśnią jak z własną babą, w bluzku, za stolem, sędy. Dopiero się wi, co ona jest. Gospodarzu, ja bym chciał wam postawić pytanie, ale takie pytanie delikatnie natury. No pytajcie. Ci u was w domu nie zastaliście jakiego gościa? Nie, jak to? Nie zastaliście gościa? W angielskie czapkę? W angielskie palce z paskiem? No nie. Chłopaki, macie dwa kroki. Niech jeden z was biegnie po Kubusia czajkę, a drugi po Kacperka gościa. Dobra. To się musi dojść. To się za każdy celny musi dojść. Kacperek. Kubuś, gdzie on jest? Kto taki? On? No jaki on? No on, gość w angielskie czapkę, w angielskie palce z paskiem. A co my tam wimy? Wicie, wy musicie wiedzieć. Zaklinam was na wasze ojce, na wasze matki, na wasze dzieci. No jakie dzieci? No. Nie ma dzieci. Cię krew, jak nam nie dacie gada, to się stąd wyniesie. Gadajcie, tu o gruby dolar chodzi. On był tu i wyście byli, i on wyszedł, i wyście wyszli po nim. Skończycie czy nie skończycie do pioruna? Skończyłem. A no teraz to my wam powiemy. Gadajcie, ale... co? Przepad! A któż wam powiedział, że przepad? Nie przepad, bo on widział, jak wchodził do Sywałowej chałupy. Do Sywał! Nieprawda! To przywołajcie Zośkę, a obaczymy, czy nieprawda. Czekajcie. Sprawiedliwie godo do krzty byłbym sobie zapomniał o Zośce. Było tak. No. Kiemy wróćta. Zośka jak głupio Zośka je na coś wyplatać mojej kobicie ze przyszedł jakiś Niemieccy. Czy nie Niemiec, bo
z odnym ludzkim językiem nie godał? Na słany bezwoz? Żebym tak zdrów był. Prosić było nocleg. No. Ale Zośka go wygnała precz. Precz? Precz, no. I poszedł sobie? No poszedł. Toście nas nabrali, Abramy. Ucha! Nie mukaj dziś jak w stronę miasta. Dopadniemy go za figurą. Jabłonku, teraz dajcie te worki, gospodarzu. Ja muszę z wami na osobności. Nie mam czasu. Musicie mieć czas. On jest u was. Ja win. Skąd ze tak wicie? Wy się przede mną kryć nie potrzebujecie. Ja wszystko wiem. Kryćko? Gadaliście z nim? No, mówcie. Gadaliście z nim, czyście z nim nie gadali? Ja was nie zdradzę, gospodarzu. Przyda się. Mocne. Rachel. Co? Posłuchaj. Ty wiesz, przede mną dziś rozstaje. Też mnie dzisiaj ziemię ryć lub kopać grób. We własnej krwie zanurzać ramiona lub szukać zbrodni. Ja nie ptak. Ja się za chmury nie mogę kryć. Człowiekowi wraże i powietrze. Człowiek musi zdradzać albo gnić, póki go świątynia w proch nie zetrze. Ja bym nie chciał z wami. Mnie zmuszono siłą. Ty! Ja! Bom czytał w moim oku sąd! Skardę! A za co? Bo masz serce harde do czasu, bo powracasz k nam jak pies, co laski się doprasza, a twoje miejsce teraz tam, u nich, wrogów Mesjasza! Rachel, ja nie wróg, ja nęcarz, sługa waszych sług! Tyś sługa, ale pełnej miski i ręki, która więcej daje. Rachel, szaleństwo jest bliski. W twoje szaleństwo już nie wierzę. Rachel! Nie wyrostaje, nie w grób, nie w podłość. Rabuj, burz, zdradzaj, oszukuj, byle szczerze. A tyś bezradny, prosty tchórz! Ja? Tchórz? Niebawem świat się dowie. Niebawem wspomnisz na ten sznur. Tak, wiąż nim szyję, zdzieraj szaty. I póki pora, wyznawaj grzech. Jaki? Żeś za nim poszedł w śpiech, węszący ziemskie królowanie. Kłamstwo, szczęśliwość moją kradnie. Pośrodku chmur go wyglądałem, albowiem powiedzianym jest, czuwajcie, jako błyskawica wychodzi od wschodu słońca, a ukazuje się aż na zachodzie, tak będzie przyjście Syna Człowieczego. A przybył kto? Nęcarz! Rybitwa z pustą będą, co miasto ryb z tych mętnych wód wyławia jeno wierne żmije, a żmije! Poszemrze cały lud, bo opuszczają go uczniowie i ty powiadasz, że się boję! Krew jego na mnie i na syny moje! Nie! Nie! Ratuj mnie! Mnie dusi! Mnie za gardło chwyta. W nim jest jakaś moc ukryta, jakiś czar. Biada, biada, biada mi, nam obu biada po polowie. Jemu przez pół, mnież przez pół, on także winien, winien moich dni, zbawiciel! Mnie słowem dusza struł! Rachel! Pogrzebny! Gotuj mi tu, Rachel! Rachel! Jest, ojcze! Spojrzyj, jak się biedzi! Córko! Więc prawda, co mówiono? Nie wiem. Ja, ojcze, chcę spowiedzi. Mówiono, że jutro przyjdą straże. Ha.
przyjdą. Niech przyjdą, niech nas biorą, zabiorą popiół, gdzie nie gorze już nic. Plugawe burzy pan ołtarze, my plugali. Nie masz człowieka bez słabości. Gliniany garniec łatwo pęka. Przez szczerbę, ojcze, choćby malą, napój po kropli się wysączy. Ozwij się, Juda. Pan chce dać ostatecznemu, jak i tobie. Ozwij się, Juda. Pan chce brać, jawa padolna, wieczność w grobie. Grobem żyjących, którzy żyli, nie kamień, jeno serc gromada. Kędy żywota się upada i rodzi owoc sześćdziesiątny. Żywot człowieka jest pokątny, żywot usycha od korzenia. Gdy opoczyste zamki wznosi i nie ma głębokości ziemi. Najbliżej ziemię stoją bosi, bo dziś stopami dotykają. A cóż im, wiele z tego mają, prochem są, w proch się obracają. Jadałemu, który drzemie, skoro nadchodzi czas probierzy. Jadałemu, który szerzy naukę nędzy i niewoli. Krasie! Nie, ojcze, nie wyzwoli. Nikt od nieszczęścia nie uchowa. Więc idźcie, bo zanadto boli. Zanadto. Chodźmy. Ja wracam. Ja nie mogę pozostawić cię tą godziną. Tedy słuchaj, Juda, po co hardzisz się? My tu przybyli nie jak sędzie, jak tułacze. Chcemy twój los dzielić z tobą. Chcemy dzielić się żalobą, abyś wiedział w onej chwili, gdy się wezmę na męczarnię, żeś nie jeden, żeśmy sporem, że czekamy niedaleko, że nas wszystkich tam zawleką. Od czegoż człowiek apostolem pierwszy? Pomyśl, Juda, przygotujesz pańską drogę jak Jan Chrzciciel, lecz nie wodą, a krwią chrzczący w imię Boże tych, co z wywiodu. A więc pomyśl, Juda, będziesz głośny w całym świecie, po wiek wieków, po wszelata, gdzie zabita myśl skrzydlata. No, nie warto, Juda, ja ci jeszcze więcej powiem. Jeśli chodzi ci o cuda, to posłuchaj. On zabliśnie, on naród obdarzy zdrowie, on się w naród gwałtem wciśnie, jak ta woda do szczeliny i polączy z ojcem syny
i połączy wroga z wrogiem, i powstanie duch kaleka, by obcować ze swym Bogiem. Bo on zrozumiał człowieka. Juda. Siostro, chodźmy. Nie. Ja z nim. Nie. Jakże odrębne postacie z nich stworzył Stoński. Proszę pana tylko prawie. Co to jest? Chodź pan ze mną, zwyciężyliśmy. Jak? Cały dzień na to czatowałem. Ale co to jest? Skarb pańskiego ojca. Wykradłem go. Dowieście panu wszystkim później. Uciekajmy, bo słyszę jego krzyk. Złodziej! Złodziej! Rozbójnik! Sprawiedliwości na pomoc. Gubiony jest. Zaśnięty. Zamordowany. Okradziony. Gdzie są moje pieniądze? Gdzie się podziały? Gdzie? Kto je ukradł? Gdzie się kryje te, co ją kradą? Stój! Stój, zbójco! Stój! Oddaj moje pieniądze! To ja. Coś myślę. Nie wiem już, gdzie jestem, co jest. Moje kochane pieniądze. Zabrano mi was. Potworę. Radość moją. Wszystko się dla mnie skończyło. Nie mam już co robić na tym świecie. Księża. Umarłem. Pochowani jest. Co?
co mówisz? Nie ma nikogo. Chodźmy. Chodźmy. Sprowadzę sąd i cały mój dom oddam na tortury. Służący syna, córkę, siebie samego. Przysiągłbym, że wszyscy, którzy jesteście, w okradzeniu mnie udział brali. Ready! Ready! Komisarzy, łuczników, sędziów, tortur, szubienic i katów. Wszystkich każę powywieszać. A jeżeli się moje pieniądze nie znajdą, sam się powieszę! Sercu nie dość skora, której wolno kochankowi, na kochanki lubą rączkę, szczero złoto kłaść obrączkę. Dosyć jednej będę miała. Perły, rauty, złota cała. Złota, srebrno, nic mi potem. Ojej, Rusiu, złoto złotem. Nie bluźnijmy, moje dzieci chcą szczęśliwie żyć na świecie. Wiecie, moja córkaweczko, kołobeczko, kukułeczko, wiewióreczko, kochaneczko, wyciu. Nie. Ej, to dziwne na mą duszę. Dając, jeszcze prosić muszę. Tego mi się nie trafiło. Dajże, rączkę mało. Jak mnie kochasz? Hulna. Czy ja kocham? Skąd mnie mamie? Ja bym go pewnie nie wyrzekła. Ej, Rusiu, raczkaj z piekła, bo to własna twoja wola, co się wkrótce z nami stanie. Wkrótce pięknie, ładnie, kapitalik mi przypadnie, procenciki rosnąć będą, a jak wiele, nikt nie zgadnie. Tak, wola moja własna. Wszak mój ojciec, rzecz to jasna, chcąc dbać panu dług zapłacić, byłby musiał wioskę stracić. Zatem córka dla dłużnika. Ale z tego nie wynika, bym bać pana kochać miała i bym kiedy go kochała. Będę żoną, lecz nic więcej. Ery! Nie będzie żadnej przesady, gdy się powie, że na zawsze nam się zapisuje w pamięci postać, którą Solski odtwarza na scenie. I jaka różnorodność typów, figur, wyglądów fizycznych i stylów gry. Oto ślepiec chorsztyński z dramatu słowackiego. Musisz mieć piękne, słońcem oświecone wspomnienia, panie Chorsztyńcy. A tak, mam piękne wspomnienia.
raz z Kolobaru. Na wielkim polu przychodziło do bitwy z Drewiczem. Piękne były rany. Skowronki tylko śpiewały. Na prawo był lasek brzozowy. Za najmości panie było miasteczko z blaszanymi wieżami. Dowodziłem całą jazdą. Marsz, marsz! Myślałem sobie w ten czas, co zrobi moja żona. Spojrzałem na zegarek, tu jeszcze miałem oczy. Na zegarku była 5:00. Żona moja śpi, spokojna jak dziecko. Pani wie, że tu jej stary mąż, jak młody chłopiec z rozwianym włosem, zdobytym palaszem krzyczy marsz, marsz! Myślałem, że zginę, a żona moja będzie spać spokojnie w godzinę śmierci. W ten czas przyszło mi do głowy dziwne zachcenie. Oto chciałem mieć białego gołębia z naszej wioski, aby go posłać z listem, połudkiem napisać puści, moja sali. Mości panie, zbiliśmy w ten czas 2 karabataliony na miastę. Pani, moja żona słyszała ból wielki. A potem, jakby klucie szpilek. A kiedy zdzierano z rzęsami skór zastyglego wosku, aby... Sali, myślałem wtedy o tobie. Myślałem, że cię już nigdy nie zobaczę oczyma. Że głos twój będzie jak śpiew niedojrzanego w niebie skowronek. Anieli jest, czemu żeście nie bronili? Sali, sali moja, sali. To gęba z wieczoru 3 króli Szekspira. Sędzia Dogberry z wiele hałasu o nic. Czego się drzesz? Chcesz, żeby nas strażnicy przyłapali? Zarobiłem za pewną delikatną przysługę 1000 dukatów od księcia. Zarobiłeś w nieczysty sposób. Jesteś łot. Skąd bogaci ludzie potrzebują pomocy ubogich lotrów, to ubodzy lotrzy mogą z tego korzystać. Rozkazuję wam księcia stać! Panowie! Cicho, nie rezonować! Panie sędzia, przyłapaliśmy tych drabów. O Boże! Ja jak to? Zaraz znać, żeście nowicjusze. Ależ panie sędzio, bo... Cicho, cicho, ani słowa. Ja tutaj intryguję. Rybo, zaprowadzimy ich do kozy. Sekundo, spiszemy z nimi protokulą. Tercio, pójdziemy z protokulą do księcia, a kwarto... Ale słuchajcie... Cicho, ani słowa. Wy tego nie rozumiecie?
bo nie wiecie, co to jest urzędowa forma i nie umiecie po łacinie. Jest powiedziane Peri et mundus, fiat justitia, co znaczy, że bez protokolu i przesłuchania sprawiedliwość nie może być wymierzona. No, teraz odprowadźcie tych łotrów. Myśmy ani łotrzy, ani oszuści. A ja ci powiadam, żeście obaj oszuści. A ja powiadam, że... Cicho, ani słowa. Twoja fizjonomia wcale mi się nie podoba. Otwarcie ci to. Człowiek ten powiedział, że książę to łotr. O ty zbrodniarzu, będziesz za to skazany na wieczny jubileusz. Wsadzić im kajdanki! Nam kajdanki, ty stary blaźnie! Wszechmogący Panie, urzędnik książęcy blazień? A ty nikczemny szalbierzu, to ty już nie masz żadnego respektu dla człowieka żonatego, a co więcej dzieciatego, a co jeszcze wiedzi, odprowadźcie tych obżalowanych. A wy ich mościowie nie zapominajcie wyspecyfikować w swoim czasie i miejscu w protokolu, że ja jestem książęcy władzy. Precydzictwo winy. Стройне ципрису жалоб. Królestwo moje, świat ducha. Profesor słup umety Rostworowskiego. Szanowni Państwo, ile nas tu przy tym stole zgromadzili, szanowni rodzice, szanowni gospodarstwo, z okazji zaślubinej córki i nie wolno mnie zabrać głos i wypowiedzieć parę słów na cześć i księcia Franciszka Szymańskiego. Młodego uczonego, którego nazwać można wschodzącą gwiazdą. Można powiedzieć światową gwiazdą nauki. Gospodarz z Wesela Wyspiańskiego. Szczęście znalezione pod progiem na przysieniu. Szczęście w ręku. Cała złota, a więc pyrno to srobota. Któż to zgubił, schować trzeba. Zwołać ludzi. Spadło z nieba. Trzeba pokazać zgromadzeniu. Nie ma czego. Szczęście w ręku, tego z ręki się nie zbywa. W tajemnicy się ukrywa. Światom się nie przekazuje. Szczęście swoje się sanuje. Złota. Prawda. Rzuć do skrzyni. Prawdziwieś do ręki wzięła. Szczęście swoje się szanuje.
czyli piekła dar, czy nieba. Ależ jeszcze szczęście moje. Co ty gadasz, ja się boję. No, boś jeszcze nie pojęła skończyć nęce, począć dzieło. Jakie dzieła, to za dzieła, cudzem to ja nie pojęła. Orły, kosy, szabry, kotła. Pani, chłopi, chłopi, pani, cały świat zaczarowany, wszystko było podlą maską, porobiona jak z obrazka, cały świat zaczarowany. Co z tobie, czy gorączka? Ubo się to jak gorączka na wulkanie, jak szumienie na organie, tak figury w koronie, tacy pyszni szlachta w herbie, palace, zamczyska, wille, tabunami gnane konie, sześciu poradników tyle. Hulej, dusza bez kontusza, za nimuszem, hulej, dusza. Nikt nie rozumie, pan w koronie, że stoimy gdzieś na szczerbie. Nie rozumie szlachta w herbie, nie rozumie chłop przy roli, że tam kogoś gdzieś coś boli. Wół przy roli, świnia w ganku, ulejże, panie kochanku! Połudzejże, boś pijany! Świat pijany, świat pijany, cały świat zaczarowany, puść mnie! Ja mam jechać, muszę, bo przysiągłem się na duszę. Gwałtu! Reti! Co się dzieje? Wód, salej! Co wy jesteście? Wy się wynudzicie w mieście, to się wam do wsi zachciało. Tam wam mało, tu wam mało. O, co z was pozostało? Lalki, czopka, podłe maski, farbowany fałsz, obrazki. Kiedyś gdzieś tam tęgie pyski i do szabli, i do miski. Kiedyś gdzieś tam tęgie dusze, pół wariackie, a nie muszę kogoś spawiać, kogoś siekać. Dzisiaj nie ma na co czekać. Nastrój, pół! Macie od nastroje, pysk wam mówię, litość moje! Ponad 500 takich postaci powołał do życia. Był i jest swoją własną epoką sztuki aktorskiej. Marzeniem polskich autorów dramatycznych było widzieć Solskiego w stworzonych przez nich sztuk. Jakie uznanie, jaki zachwyt budziły jego kreacje, świadczyć może jego aktorska garderoba w Teatrze Krakowskim. Jedna ze ścian tej garderoby wypełniła się utrwalonymi hołdami wielbicieli. Dzieła pędzla znakomitych malarzy, dedykacje muzyczne, wiersze, aforyzmy, podpisy autorów dramatycznych, poetów, aktorów, krytyków, dziennikarzy. Rozejrzyjmy się choćby w części z nich. Wyraża przekonanie, że żaden krytyk nie sądzi tak bezwzględnie artystów, jak artyści krytyka. Za Polska. Zachwycie nad Solskiego wiarusem z warszawianki stwierdza: byłeś niemy, a mówiłeś tyle, bo twój talent w sercu się mieści. Najwszechstronniejszy aktor polski, niech żyje Solski, streszcza swój podziw Kazimierz Tetmajer. Teraz przesuwa nam się przed oczami uplastyczniony w portretach łam historii teatru polskiego. Sławny Tadeusz Pawlikowski, Hoffmanowa, Modrzejewska, Stanisław Koźmian. Będziesz skazany na wieczny jubileusz za kolki ze śmiechu, których dostała mój Dogberry. Notuje Modrzejewska po roli Solskiego w Wiele hałasu oni. Piszący Sztucki Michał Bałucki kładzie swój podpis autor Grubych ryb. Urywek swojej kompozycji muzycznej daje Władysław Żeleński. Nad nim oda Macieja Szukiewicza. Jeżeli aktor podobny jest arfie eolskiej, co wszystkie tony daje, to arfą jest Solski. Nie mniejszych rozmiarów płótno, z nie mniejszym bogactwem imion, znajduje się w jego prywatnym posiadaniu, choć też już jest cząstką jakiegoś przyszłego polskiego Muzeum Sztuki Teatralnej. W natłoku fragmentów malarskich głowa Solskiego pędzla Zygmunta Wierczaka. Szkice Aksentowicza, Sikulskiego, Ignacego Pieńkowskiego, Żelechowskiego, Włodzimierza Tetmajera, Branta, Weissa, nie przeliczyć ich wszystkich. Jakby lapidarny skrót malarstwa polskiego owych czasów. Szerokie drewniane ramy wypełnione imionami dziś już historycznymi.
Żeś artystą nie lada, to wiem dawno, alem nie marzył, żebyś mógł być tak wspaniałym drwarem. Żartobliwą wersyfikacją wyraża swoją Solskiemu wdzięczność Lucjan Rydel za arcyrolę drwala w Zaczarowanym kole. Wie w Krakowie nawet kondel, co to znaczy Bawel Rondel. Więc od rondla, od Wawelu czemuś drapnął przyjacielu, zapytuje Józef Kotarbiński odchodzącego na scenę lwowską Soliego. I dalszy poczet imion i podpisów. Przybyszewski, Sapolska, Wyspiański, wielki rosyjski aktor Arleniew, Leopold Staw, Sewer Maciejowski, Romana Święcka, Bałucki, Bronisława Wolska, Kazimierz Kamiński, Estreicher, sławny historiograf teatru w Polsce, Adam Staszczyk i Franciszek Domnik, popularni przed laty autorzy dramatyczni, świetny komik, odtwórca ról fredrowskich Siemaszko, Maria Rodziewiczówna, marszałek Galicji Stanisław Badeń, redaktor Czasu Rudolf Starzewski, Orzeszkowa, Tadeusz Rytner, Juliusz German, Kazimierz Drończyk, Żeromski, Kawecki, Nowaczyński po carze samozwańcu przychodzący do przekonania, że dziś kraj cara nie wart i kraj cara. Sławny śpiewak wagnerowski Aleksander Bandrowski, Gustaw Fischer, świetny aktor sceny lwowskiej, Jerzy Żuławski, autor Erosa i Psyche, dyrektor Arnold Szyfman. Za dobrze jest człowiekowi na ziemi, rzekł pan i zrobił go dyrektorem teatru. Lituje się Kornel Makuszyński nad dyrektorską dolą Solskiego. Modrzejewska, Mieczysław Frenkiel, Boisz Żeleński, Lorentowicz, redaktor Witold Noskowski, Konrad Pycholicz, słynny reżyser opery warszawskiej Chodakowski, Wilhelm Feldman, Jan Kasprowicz, doktor Zawistowski. Portret Solskiego, rzeźba Ksawerego Dunikowskiego. Teraz ściana Wyspiańskiego. Solski jako król Jagiełło, jako strażnik niezłomny ze skarbu Staffa. I wreszcie ten słynny szkic kolorowy, wiarus z warszawianki. Lin razu wiodło nie samo tylko zamiłowanie malarskie. W obrazie tym spoczęła i wdzięczność Wyspiańskiego za postać, jaką Solski stworzył w warszawiance. Rola nie ma, bez słowa tekstu. A geniusz aktorski potrafił ją uczynić centralną postacią sztuki. Przypomnijmy sobie tę scenę z warszawianki. Konfirowy salon, dochodzą pogłosy armat z bitwy pod Grochowem, na scenie sztab Chłopickiego, generalicja, panowie, damy. Oto dziś dzień i chwały obydwie w przestrzenia tym. Gwiazdę porci orzeł biały, patrząc co swój w niebo wbił. A nadzieją on mnie zabił, woła dawna w zewsze stron. Powstań porci, niepokój wraca, siostro. Moi się duszy sen złoty pustoszy. Komuż to, panienka, źle wróży? Moje trwogi zna dotąd tylko moje serce. Niech w mem sercu zostaną dla mnie. Bodaj tylko mnie sam. Do mnie, dyżurny. Słucham rozkazu. Rekonesans powrócił? Już idzie. Sam jeden. Szeregowiec. Tak. Sam szeregowiec. Mamże mu wyjść naprzeciw
brać raporty? Zostań. Przecz jestem snać śmiertelny łowiec. Nieszczęście szybciej biegło niż myśl moja. Siostro, stało ci się. Widzę to, przed czym się trwożę. Co na jego czole w tej chwili się pisze, jest tworem lęku, grozy. Harpia się kołysze. Panie generale, Mario, pan chciałeś znać nazwisko mego narzeczonego. Mój narzeczony? Józef Rudzki. Boże. Siostro Mariniu, imię Boże złączył z jego imieniem. Gdzie żołnierz, wysłaniec? Wysłaniec Żmirskiego właśnie wchodzi w dziedziniec. Sam jeden szeregowiec. Tak. Zatrzymać go trzeba było. Daj znak, niech nie... Za późno. Sam przemilczy. Zatrzymać nie można, spostrzegą. Kobiety na nas patrzą. Tu sprawy wojskowe. Proszę, śpiewajcie, panie, jakieś śpiewy nowe. Wraz stał się bladszy. Hej, to boże!